Siemano, siemano, wlatuję przed filmem, ponieważ mam dla was bardzo dobrą informację, widzowie, czekaliście na moją nutę. I uwaga, to jest ten moment, w którym możecie się dowiedzieć o tym, że jest, zaczyna się odliczanie wielkie, ponieważ 29 września, czyli w moje urodziny o godzinie 18, wleci nuta. Super. Dlatego w tym momencie już was zapraszam na trailer, który jest na moim kanale vlogowym. Oczywiście puszczę wam to też tutaj, ponieważ będziemy to tutaj, że tak powiem, promować. Ale zapraszam was na kanał vlogowy, ponieważ to właśnie na tamtym kanale pojawi się nuta, nie tutaj, tylko tam. Więc serdecznie was tam zapraszam, ponieważ no zbliżamy się, wielkimi krokami do tego dnia się zbliżamy. Ja się naprawdę nie mogę doczekać, więc czym prędzej. Kto jeszcze nie poszedł na mój kanał vlogowy, to w tym momencie jest najlepszy moment na to, żeby tam pójść, ponieważ tam się naprawdę wiele rzeczy dzieje. Więc w tym momencie serdecznie was zapraszam. Link jest oczywiście w opisie, tam wbijecie na kanał vlogowy, tam już jest trailer, oglądajcie, prawda, nagrywajcie do tego TikToki i no, chociaż no może na razie TikToków może jeszcze nie, ale spokojnie, będzie na to czas, ponieważ chciałbym również nagrać odcinek, gdzie będę oglądać TikToki wasze, do mojej nuty. Na dany moment nie ma tej nuty, więc nie macie jak nagrać TikToków, ale oczywiście jak tylko wyjdzie nuta, dam wam oczywiście, ja też ze swojej strony TikToka nagram do tej nuty i będzie można wszystko nagrywać na TikToku, ja sobie nagram odcinek, oczywiście bardzo chętnie. Tyle chciałem powiedzieć, więc życzę wam miłego oglądania, oglądajcie teraz trailer, wbijajcie na kanał vlogowy, wszystko. Dobra, to co powiedziałem, już za długo gadam, za długi będzie film. Takie lato by mogło wiecznie trwać, dlatego chcemy tu na zawsze zostać. Już zapominam ile lat mam, nie chcę tak szybko dorastać, teraz się bach. Siemano, witam serdecznie na kolejnym filmie. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na Palionowie, tradycyjnie jak każdego otóż to dnia na tym kanale. Na samym starcie, widzowie, poproszę was o zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie kanału i wbicie na mój drugi kanał vlogowy, na kanał Filip Szybka. Wszystkie linki są oczywiście w opisie. Tam was serdecznie zapraszam, ponieważ jeżeli wszędzie będziecie, to będziecie wiedzieli o wszystkim, co się u mnie dzieje, więc koniecznie tam wbijcie. Tak samo Instagram, TikTok, wszystkie takie rzeczy, wiecie. Znacie wszystko, że tak powiem. Ja w dzisiejszym odcinku, widzowie, muszę zajść do Paliona, ponieważ tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, muszę mu koniecznie powiedzieć o tym, że Patryk normalnie sobie na chilku wychodzi z więzienia, jak jest opętany. Ja nie wiem, dlaczego on jest w ogóle w tym więzieniu, skoro on i tak tam stamtąd sobie wychodzi, kiedy chce. I dodatkowo jeszcze ten SpongeBob, kurczę, który też, że tak powiem, jak nawiązuje kontakt wzrokowy z nim, to zaczyna się nagle dziwne rzeczy z nim dziać. Ja muszę o tym koniecznie z Pawłem pogadać i zobaczymy, co on na ten temat powie. Ja już tutaj się zbliżam do niego, o, widzę, że jest u siebie na chacie, więc tam oczywiście zaraz wskoczymy do niego i zobaczymy, co on na ten temat powie. Halo, puk, puk, pukam w drzwi. Pukam w drzwi, o, oczywiście. Zapraszam! Zapraszam! O! Zapraszam! Zapraszam! Dzień dobry! Dzień dobry! Co jest? Siema, Palionowy! Słuchaj. Chlebek? Świeży? A mam dla ciebie nawet, no? Bochen chleba. Niech ci Bóg błogosławi. Dobrze. Kto cię sprowadza? Ja przychodzę do siebie, ponieważ słuchaj, no nie jest dobrze, nie jest dobrze. Ja muszę ci powiedzieć jednej bardzo. Właśnie, ja też. A nie, ja mam ściągniętą zbroję. Dobra. Poczekaj, pozwól, że ściągnę zbroję. Poczekaj, pozwól, że się zbroję. Dobrze, dobrze, no to słuchaj, ja muszę ci powiedzieć o ważnej rzeczy, ponieważ wczoraj się spotkałem z Patrykiem tam w tym więzieniu, w którym on jest, nie? O Boże, nie mów o tym, to no stary, no dobra, rozumiem, że dla ciebie to też jest ciężki temat, dla mnie również. Ja i teraz... nie wiem, to jest smutne, straszne, ale się tak śmieje z niego, on gada takie głupoty. Tak, to prawda, jest to śmieszne i przerażające równocześnie, ale słuchaj, wiesz co jest najgorsze w tym wszystkim, jak on się robi ten taki opętany, to on normalnie, on wyciąga kilo w ogóle, nie wiem dlaczego on ma kilo i on rozwala drzwi i se wychodzi. Kilow ma? No on ma kilow. Nie wiem, kto go włożył do więzienia i nie przeszukał go, ale on normalnie ma kilow. A i jeszcze bardzo ważna rzecz. Byłem tam ze SpongeBobem i SpongeBob normalnie przychodzi, stanął naprzeciwko niego i Patryk nagle jakieś tam jakieś czary wypowiedział i SpongeBoba totalnie zamurowało. Zmieniły mu się oczy na czerwone i ja musiałem wykopać pod nim dziurę, żeby on stracił kontakt wzrokowy z nimi. Dopiero wtedy się ogarnął. A ty zabrałeś mu ten kilow? No nie, bo ja wtedy byłem na niewidzialności, on nie wiedział, że ja go śledzę. On nie wie, że ja wiem. Jakby, nie? On to ukrywa. Aha. Więc gdzie, trzeba... Ale to w backflipunku go ma, trzeba no, go no, no chyba tak. No i właśnie SpongeBob. Ja SpongeBoba odesłałem do domu i powiedziałem, żeby tam siedział, bo tam będzie bezpieczny na pewno bardziej. SpongeBoba nie ma. Jak nie ma? Nie ma. To gdzie jest? Jest tu. Co? Serio. Umarł i spisaliście o nim książkę? A nie, kordy. Minus... Co tak Co jest tak daleko? Bo... No bo, kurde, Patryk kontroluje SpongeBoba. Aha, i wysłaliście go gdzieś dalej, żeby był tak, dalej. W sensie ej, dobry pomysł! Ani razu nie widziałem, jak Patryk kontroluje SpongeBoba, ale kontroluje go. Dobra, ja mam jeszcze jedno pytanie. Dlaczego ta żaba znowu jest biała? Co tu się stało? Że ona już była zielona. A, to nie, tam historie jakieś się kłócą, tam Bzyku i Yeti to aha, rozumiem. Nie, no dobra, czyli jest na tym, a on tam jest, myślisz, teraz?
No na 100%, tam sobie działa, tylko musi być 10 tysięcy kratek, bo wtedy nie ma zasięgu jakby Patryk do niego. Aha, aha, jest kurczę, mniej, 10 tysięcy kratek, stary, przecież mnie to wykręci. Ja to wiesz co, ja ostatnio pamiętam dobra. U ciebie odcinek, co 10 tysięcy kratek biegliśmy i no, fajnie było. Masz trochę fajerwerek, bo tak 40-50 musisz mieć. Okej, okay, no ja mam 64 teraz, jak mi dałeś, równo mi wyrównało. Dobra, no to a to nie, wiesz co, litrem jest szybko, tam chyba z 6 tak? minut nawet, to git, no. Kurczę, tylko ja muszę litrę naprawić. Masz, proszę, powiedz, że masz jakąś błonę fantoma. Błagam. Bo ja totalnie jestem biedny pod tym względem, bo ja to jak je zabijam, to nigdy nie zbieram tego, co z nich wypadnie. Bo zazwyczaj daj z łuku mi je sekundę, ściągam. Daj mi sekundę. Dobrze, dobrze, dobrze. Czekaj, w którą stronę to jest? Bo to jest, czekaj, kordy to są ja minus 5 tysięcy. Ja ci już mówię, na... już tylko wezmę to. O, mam. Masz, masz? O, świetnie. No, myślę, że tak, myślę, że tak. Powiedz mi, w którą stronę ja muszę lecieć. O, świetnie. Dokładnie w tamtym kierunku, cały tamtym. Czas. Tamtym, dobra, czyli... Ej, to my w sumie w tamtą stronę biegliśmy, z tamtej strony przebiegliśmy. To jest dokładnie idealnie w tym samym miejscu. Co ty gadasz? Serio, on się osiedlił idealnie obok tego wyścigu, aha, żeby biegł. A to on sobie sam to wybrał, czy wy mu to wybraliście? Nie, on sobie sam to wybrał. On wiedział, znaczy, no, bo wiedział... Ale on brał udział w tym wyścigu. Tak, tylko no, on specjalnie tam poszedł, bo żeby na 100% było te 10 tysięcy kratek. Ty, a Patryk brał udział w tym wyścigu? Tak, brał! On totalnie był głupi. Ale on nie ogarnia. On nie ogarnął, właśnie stary, ale teraz, czekaj, mam taką teorię spiskową. Co jeżeli on specjalnie wtedy nie ogarnia, bo już się z nim coś działo i on tam został i on tam coś zrobił, a SpongeBob tam podświadomie poszedł. Stary. Nie no jak, on w więzieniu jest. No tak, ale co jeżeli w trakcie wyścigu my jakby pobiegliśmy, a on tam został i specjalnie tam to miejsce jakoś, wiesz, naznaczył, żeby SpongeBob tam poszedł. I może tak naprawdę dalej ma nad nim kontrolę. Dobra, stary, ale ja nie... teraz mózg ryje. Nie ryjmy beretu. Słuchaj, no wiesz co, on jest zamknięty, jak on chce być, jak chce być zamknięty, jak nie chce, to on sobie wychodzi. Więc no ja nie trzeba wiem. Trzeba mu zabrać kilof. No trzeba, tylko ja właśnie, ja się boję. Musisz go zabić. Tak? Tak, trzeba? No dobra, no to tak. Będzie trzeba. Dobra, to ja się musisz uzbrajam. Powiedzieć, żeby kliknął w łóżko, a przed tym musisz powiedzieć Patryk Ferula! Jak powiesz Patryk Ferula, to możesz z nim w miarę możliwości rozmawiać. Serio? No to kurczę, to jak ja bym znał takie zaklęcia, to magiczne, to bym inaczej to wszystko rozegrał. A jak reaguje na zaklęcie Tesla, BMW, Audi? A to nie, to w ogóle mnie robi wrażenie, nie mówi do ciebie. Zapisz sobie Patryk Spacja Ferula, tak jak słyszysz. Dobra, Patryk Spacja... Jak to powiesz, to możesz z nim rozmawiać w miarę możliwości. Patryk Ferula, ta? Mhm. To brzmi jak nazwisko jakieś. Stary, bym się nie dziwił, jakby na Facebooku wpisał ja Patryk Ferula i by mi ktoś wyskoczył. To są jakieś klątwy, nie wiadomo jakie. Aha, rozumiem, no dobra. No to słuchaj, no to ja w takim razie lecę tam nocą, bo się wtedy nogi pocą. I dziękuję ci za te kordy, do zobaczenia. A, muszę jeszcze iść naprawić tego fantoma, to idę sobie naprawić fantoma najpierw. I trzeba zabrać mu ten miecz, nie? Zabiję go. Zabij go. Proszę Paweł bardzo. Dobrze, trzym się Paweł, dzięki za pomoc, na razie, pozdro. Elo. Dobra, widzowie, lecimy naprawić elytrę, bo z taką elytrą to boję się, że tam nie dolecę. Dobra, widzowie, naprawiamy tą elytrę. Elytra tu i tu. O kurczę, nie stać mnie. O nie, no naprawdę? A, nie wytrzymam. Jak ja naprawdę mnie nie będzie stać na to, dobra, musimy coś zrobić. Musimy jakiegoś deala przeprowadzić z wieśniakami na przykład, żeby mi dali troszkę expa. No nie wierzę, kurczę, a wiem, kto mnie zabił. No tak, Emilia mnie zabiła ostatnio. No ona mi wyciągnęła taką długą z tego... Z łuku i mnie wykręciło. Dobra, tu, na emeraldy, uwaga, to mamy trochę... Co jest? Dlaczego tak mało? Co jest grane? Przecież ja miałem trzeci level, dlaczego mi to nic nie dało? Co jest grane? Co jest z tym nie tak? Dobra, zróbmy tak, może weźmy sobie... Nie no, szkła nie chcę, tutaj, o, tu mamy jeszcze, możemy to zabrać. Dobra, mamy piąty level, szósty, okej, okay, tu tam się coś zbugowało, nie wiem o co chodziło w ogóle. I tu zobaczmy, co ten ziomeczek ma, ten nic. Tutaj możemy za emeraldy, dobra, tu nic ciekawego. Tu też nic ciekawego. Tu nic. No i tutaj również nic. Dobra, czyli pozostało nam tylko... Ci są najfajniejsi, dobra, to tu coś wymienimy na nich, żeby mieć tego expa trochę. Weźmy to. Dobra, emeraldów i tak nie potrzebujemy, a exp nam się przyda. Dobra, lecimy z tym, lecimy, bierzemy to, okej. Okay. I lecimy zanieść to. Dobra, kordy 5000 kratek. Boże, my to będziemy lecieć z pół godziny chyba. Chociaż nie, no Paweł powiedział, że... Nie wiem ile tam powiedział, 4 minuty elytrą się leci. Zobaczymy, czy tak szybko to wyjdzie. Na pewno muszę tą elytrę naprawić, więc uwaga. Szybko ją naprawiamy, teraz na ile mi się uda naprawić. I... Okej, na maksa możemy naprawić, ale teraz... Albo nie, naprawimy tak. Chociaż jak dam jeszcze jedno, to jest na maksa.
To nie ma sensu, na tyle naprawimy. Dobra, biorę te fantomy ze sobą, w razie jakbym miał coś naprawić po drodze. I lecimy w tamtą stronę. Zakładam tą elytrę i lecimy w dur, dobra, tu, w tamtą stronę to było. Dobra, muszę odpalić sobie kordy. Minus 5000 na 5000 to było jakoś. Jeden, przecież my to będziemy lecieć 3 dni i 3 noce. Ja nie wytrzymam, dobra, ale przynajmniej sobie pozwiedzamy tereny jakieś piękne. O nie, ja wiem, w którym miejscu będziemy przelatywać w ogóle. Ja nie mogę, widzowie, nie wiem, czy pamiętacie to miejsce. Tutaj, to miejsce. Jak ktoś pamięta, co tam się wydarzyło, no to napiszcie w komentarzu. No i jak ktoś zgadnie, to serducho wam dam. Dobra, lecimy tamtą stronę. Mam nadzieję, że mi się ten świat zregeneruje jakoś tutaj, bo widzę, że się tak ciężko chce renderować, ale jakoś daje radę. Mamy już przeleciane, no tak można by powiedzieć, 1/10 mamy przelecianą. No dobra, czyli to idzie w miarę szybko to idzie faktycznie na tą elytrą. Może poleśmy sobie wyżej, wtedy mniej będziemy musieli zużywać tych fajerwerek, będziemy sobie lecieć ciągle w dół. I ciągle w ten sposób będzie, wiecie, będziemy tylko dociskać gaz, że tak to ujmę. Dobra, mamy już 1000 na plusie tutaj, a tu mamy mieć minus 1000, więc już jesteśmy bardzo blisko. O kurczę, no o tym właśnie mówiłem, światło nam się nie renderuje, więc tu jest, o dobra, wyrenderował się. Dobra, dajemy radę. Kurczę, to faktycznie będzie trwało długo. W sensie jakby, jeżeli ten świat się będzie regenerował tak jak się regeneruje, to... Renderuje, nie regeneruje, co ja mówię, renderuje. To naprawdę to zajmie dosyć długo. Czekajcie, muszę tu wylądować troszkę na dół, żeby się więcej zrenderowało. Tu lecimy, tą jakąś górę do pokonania, dobrze. Ale damy radę. Dobra, i mamy już 2000 i tutaj 1500. Jej, to naprawdę jest daleko. Ej, ja tak jakby wiedziałem, że to jest daleko, ale nie spodziewałem się, że będę to odczuwać aż w ten sposób, nie? Że tutaj będziemy tak długo lecieć. Ale dobra, tu jest jakaś, o kurczę, tu jaka kopalnia jest. Dobra, nie będę teraz jej zwiedzał, to nie ten moment. Mamy 2300. Jeny, to jest... Dobra, no to rozumiem już, dlaczego tak daleko. No faktycznie na taką odległość to może faktycznie Patryk nie kontrolować go, więc to bardzo dobrze. Ale tu się naprawdę ciężkie rzeczy się tu dzieją. Dobra, tu jest woda. 2000 kratek, 2600, czyli już jesteśmy, można by powiedzieć, że w połowie. To jest ten moment, który minęliśmy już połowę, więc jest git. Więc jeszcze drugie tyle. No spokojnie, to tylko drugie tyle. No wcale nie jest tak dużo. Szkoda, że ja już zużyłem połowę moich fajerwerek w tym momencie, nie? Ale dobra, ciekawe jak... Kurczę, jak ja wrócę. Dobra, no będę wracał pewnie na piechotę, chyba że smażył ma trochę fajerwerek. Ej, troszkę się nie przygotowałem, mogę tych fajerwerek zabrać więcej. Ojej. No dobra, no trudno. Damy radę jakoś. Dobra, tutaj. Już mamy 3000 kratek. Dobra, jest dobrze. Musimy bardziej w tą stronę polecieć. Bo tutaj mamy, że tak powiem, jeśli chodzi o... Wy nie widzicie tego, bo i tak mam kamerkę w tamtym miejscu. Ale musimy bardziej w tą stronę polecieć, bo nam się nie zgadza. Nie lecimy równo, wiecie o co chodzi. Więc musimy... Dobra, już mi się... Laguje mi Minecraft, za daleko lecę, za daleko. Dobra, tu... O, zablokowało mi... O, dobra, coś mnie zablokowało. Dobra, nie wiem, widzowie, ja nie wytrzymam... Oła, dobra, zaraz zginę. Dobra, niech mi się świat zrenderuje. Ja, widzimy się, widzowie, jak już będę prawie na miejscu, bo to tak nie ma sensu. Ja tutaj będę 3 dni leciał, jak mi się to będzie tak renderowało powoli. Dobrze, no zbliżamy się już do tego miejsca. 4900 na 4000... O, jest to miejsce. Tutaj się zaczynało to wszystko. O, widzę, tam jest chyba SpongeBob. O kurde, ale miejsce. Dobra, tu się zaczynała ta gra. Ej, to faktycznie jest tuż obok. Dobra, dolatujemy. Jaką rafę koralową tutaj ma? Dobra, lądujemy. SpongeBob, hey. Witam cię serdecznie. Siema SpongeBob, co ty tutaj robisz? Ja nie mogę. O, nie bij mnie, bo ja mam ciernie na tym. Siema SpongeBob, dobra, kurczę, znalazłem się. Ej, tak daleko, że się odleciał, że to jest masakra. Jak tutaj masz? Ej, ale fajnie. Ładnie, to nie? A patrz tu. Co? I cyk na stateczek. O kurde, ale fajnie. To tu łóżko powinieneś sobie dać. Patrz, tutaj, czekaj, czy... O, patrz, tu sobie możesz nawet rozwalić to. Masz więcej miejsca. No w sumie tak. Widzisz, no kurczę, idealny. A tu musisz sobie to zamknąć, żeby do tej skrzynki. O kurczę. Masz takie niżej troszkę. Ale dobra, tak też może być. Fajne. Dobra, no ale... no bardzo fajnie ty, masz tu naprawdę git, przyznam szczerze. Nawet przyznam szczerze, że mi się podoba. Co tutaj ma? A tu masz co? Jeszcze pokoik jeden. Oho. Fajne. I to, że tak wysuszyłeś tą... Taki zamek zrobiłeś jakby. No, fajnie, mi się podoba. To tak jak ten zamek, który budujesz obok mojego domu. Ja go nawet nie buduję, to nie ja. To kto, Patryk? Nie wiem, jak ty, ale no dobra, no ale Patryk na tobą kontrolę przyjmuje, no to może on ci każe, po prostu, wiesz? No jest taka opcja. Jest taka możliwość, nie? Teraz już wiemy o tym, że cię kontroluje. No dobra, słuchaj, ja tu przyszedłem, żeby cię odwiedzić, żeby zobaczyć... No, ja tu przyszedłem cię odwiedzić, żeby zobaczyć, jak się miewasz ogólnie, no bo... bo ogólnie słyszałem, że uciekłeś od Patryka w ogóle, bo się go boisz, nie? No w sumie... No,
W sumie bardzo dobry ruch. Ty, słuchaj, ja muszę jeszcze jedno pytanie zadać. Proszę, powiedz, dawaj, że masz jakieś fajerwerki, bo ja wykorzystałem prawie 60 fajerwerek, lecąc tu do ciebie. I nie wiedziałem, że to będzie aż tak daleko. A ile chcesz? No, potrzebuję tak z drugiej 60, żeby wrócić. Będzie o tyle? Kurde, dobra, 40, 40. 43 mogę ci dać, bo ja też będę, jak tu będę... Dobra. Nigdy nie wiesz, nigdy. No tak, ja tak, ja rozumiem. Dobra, no to słuchaj, dziękuję ci pięknie. Ja jakby, jeżeli ja wrócę i będę miał chwilę i dużo fajerwerek, to tu przylecę ci przynieść troszkę, nie? O, albo, albo wiesz, co musimy zrobić? Połączenie koleją, podziemną koleją aż do Palionowa, stąd. Na 10 tysięcy kratek? Nie no, żartowałem, oczywiście, to by było bardzo szalone i nieodpowiedzialne i głupie w ogóle. Z tego powodu, że nawet by to nie dojechało nigdy, bo jakby jak wyjedzie wagonik z jakby zakresu renderowania, to on zatrzymuje się w miejscu i trzeba tam podlecieć, żebym pojechał dalej. Jak swoją drogą. Ej, to masz wioskę w ogóle, widziałeś? Taką małą bardzo. No jest. No jest. Czyli co, czyli no ma się tu dobrze, no bo ja tutaj przyszedłem jakby, bo z Pawłem gadałem przed chwilą jeszcze, jak byłem na Palionowie i on właśnie powiedział, żebym tutaj przyleciał sobie do ciebie, żebym, prawda, zobaczył, jak się miewasz i tak dalej, nie? Ja no, miewasz się dobrze. Się bardzo dobrze. Troszeczkę. Dobra, a jakąś wiadomość dla Patryka mam przekazać? Na przykład, że jest głupi? Powiedz mu, że jest mega głupi. Dobra, tak mu powiem, Ale ze śmiechem. Dobrze, oczywiście, tak się będę śmiał. Czekaj, muszę to przećwiczyć. Jesteś głupi. To jest to. Tak, muszę to zrobić. Dobra, a słuchaj, czy czegoś potrzebujesz? Bo ja wiesz, może zrobię jedną turkę, rundę, to bym tu wrócił i ci coś przyniósł, nie? Czy coś potrzebuję? Jakąś książeczkę jakbyś mógł mi przywieźć. Książeczkę? Ale z jakimś pustą, czy z rozzapisanym z jakąś ten... O, palionka wlazła na serwer, ty jak ja dawno palionki nie widziałem. Ja też dawno nie widziałem palionki. O, bzyku, patrz jak ile ludzi teraz wchodzi. Palionkę. Dobra, jaką chcesz tą książkę? Bo ja mam tutaj jedną, ale ona jest jakby, ona po prostu z kordami tutaj. Ja tu w ogóle mam jakieś zaklęcie, mam, żeby dobra, nie mogę ci dać tej książki. Bajkę, z bajką jakąś. Tak? Co? Dobrze, to może SpongeBob kanciaste porty. O, to jest to. Idealnie. Dobra, słuchaj, no to ja będę wracał z powrotem już, no bo widzę, że u ciebie jest git, a widzę, że się powoli zaczyna ściemniać, więc żebym jeszcze wrócił do domu przed nocą, to wiesz, byłoby miło. Widzę, że masz się tu dobrze, więc jakby pozostawiam cię tu. Miej się dobrze. Masz żarcia dużo? Patrz, dam ci chleba. O, liczyłem. Żebyś miał co jeść, nie? I tu, żebyś, masz troszkę emeraldów, jakbyś musiał kogoś przekupić i żelaza jakbyś potrzebował i możesz sobie z szyby zrobić jakąś kopułę. No takie wiesz, takie prezenty. Dziękuję. Nie ma problemu. Dobra, trzymaj się, ja lecę, bo widzisz, jak się szybko ciemno robi. Trzym się, dzięki, elo. Dobra, widzowie, wracamy z powrotem. To mi trochę zajmie, więc ja już nie będę was tym zanudzać. Lecę z powrotem na Palionowo. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie. Trzymajcie się, pozdro. Elo.